Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Mam dzisiaj dla Was dwie kolejne gry, które ukażą się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku na gogle PlayStation VR. Jedną z nich macie okazję oglądać tutaj właśnie za moimi plecami. Jeżeli nie subskrybowałeś jeszcze mojego kanału, to masz okazję właśnie zrobić to teraz. Tak, właśnie teraz wciśnij subskrybuj. Pamiętaj również, aby wcisnąć dzwoneczek, który przypomni Tobie o wystawieniu jakiegoś filmu przeze mnie lub akurat jestem na live streamie. Pamiętaj także, aby wcisnąć lajka, nawet pod tym filmem już, oraz pamiętaj, żeby zostawić jakiś komentarz, co na przykład sądzisz na temat tych gier. Także ja nie przeciągam już i zapraszam do oglądania. Czy masz sentyment do gier z małymi, zabawnymi stworzeniami, które powodują wiele chaosu? A może lubisz czuć się odpowiedzialny i robić to sam? Obie te rzeczy są do zaoferowania w Spots, dziwnej kombinacji gry akcji RTS i MOBA. Kim są Spots? Spot to zabawne stworzenia przypominające ziemniaki, które uwielbiają dobrą walkę. W rzeczywistości tak bardzo im się udaje, że całkowicie wymazali swoją planetę matkę Ziemię. Fragmenty tej planety zostały rozrzucone po całej galaktyce, a teraz zamieszkują ją zgniłe Zombudus. Spots, które oszalały po spędzeniu zbyt dużej ilości czasu poza cywilizacją. Jednak są bohaterowie Spot, które mają misję ponownego zjednoczenia swojej cywilizacji. Gra rozpoczyna się, gdy jeden z tych bohaterów odkrywa roboty ze sztuczną inteligencją na opuszczonej planecie, która kiedyś była domem dla wielu. W trakcie gry nauczysz się tworzyć nowe uzbrojone bronie, które pomogą Ci przeciwdziałać czającym się w galaktyce zagrożeniom. Podróżujesz na różne planety, próbując je podbić i uwolnić żyjących spudów. Znajdziesz się wśród nowych bohaterów spud, którzy dołączą do Twojej sprawy i pomogą przywrócić cywilizację na Twojej planecie. Kolejna gra to Tilt Brush. Tilt Brush pozwala malować w przestrzeni 3D w wirtualnej rzeczywistości. Uwolni swoją kreatywność dzięki trójwymiarowym pociągnięciom pędzla, gwiazd, światła, a nawet ognia. Twój pokój to twoje płótno, twoja paleta jest twoją wyobraźnią. Możliwości są nieskończone. Ja się z wami już żegnam i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć!